Podczas nabożeństwa pod Brzozowym Krzyżem przy siedzibie Stowarzyszenia Skarb modlono się w intencji ofiar obozów hitlerowskich funkcjonujących w Policach podczas II wojny światowej. Podczas spotkania modlitewnego, w którym licznie uczestniczyła młodzież, poświęcono nowy krzyż brzozowy, będący symbolem pamięci o ofiarach II wojny światowej. Inicjatorem spotkań modlitewnych w intencji ofiar poległych na ziemi polickiej jest metropolita szczecińsko-kamieński ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Przed 5 laty zaproponował, aby modlitwa odbywała się w oktawie Święta Wszystkich Świętych. Od tamtej pory co roku organizowana jest uroczystość przy Brzozowym Krzyżu, który stoi w pobliżu ruin starej fabryki obok siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej Skarb. Muzeum Skarb jest przez drogą dla kolejnych pokoleń skrytykowanych głosu sprzeciwu wobec bestialskiego traktowania drugiego człowieka. Dlatego właśnie dziś tutaj oddajemy hołd tym, którzy polegli w naszym regionie w wyniku pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy. I choć twierdzono nieraz, że w obozach nie ma Boga, to jednak są świadectwa głębokiej wiary w najczarniejszych godzinach obozowego życia i śmierci. Szacuje się, że na tym terenie z wycieńczenia lub zabitych zostało kilkanaście tysięcy pracowników przymusowych różnych narodowości. Więźniowie tych obozów byli przymuszani do ciężkiej pracy w niemieckiej fabryce benzyny syntetycznej Hydrierwerke Pylitz. Dotychczas nie udało się zlokalizować masowych grobów, stąd symboliczny brzozowy krzyż.